Proszę pan radny Sławek. Panie wójcie, czy umieszczanie w gazecie samorządowej Kurierza Raczyńskim anonimowych artykułów, w których są podawane informacje niezgodne z prawdą, jest zasadne? Chodzi mi o artykuł z ostatniego kuriera pod tytułem Nie tędy droga. Anonimowy pan czyli informuje czytelników kuriera, ile będzie kosztowała obwodnica prowadząca z centrum Raczyń na donikąd. Panie wójcie, panie Krzysiu, to nie będzie obwodnica donikąd, to będzie najkrótsza droga z centrum Raczyna do Drogolic oraz powiatu. Dziękuję. To było oświadczenie czy zapytanie? Nie. Chodzi mi o to, czy podazwanie anonimowych artykułów, których mieszkańców Raczyna wprowadza się w błąd. Sam przed chwilą pan mówił, że wycena inwestora jest dużo niższa od wykonawcy. To dlaczego podajecie, że 15 milionów, jak działka jest niewyceniona? Nie można takiej informacji podzielać, tylko podawać. Wolałbym, jak pani redaktor nie ma co drukować, żeby zdjęcie panu Wójta drukowała. Dziękuję bardzo. Panu i tym, co proszą, swoje zdjęcie chętnie przekażę. A powracając do tematu, ogólna jest zasadą, jeżeli pan przegląda gazety, nie zawsze są pełne nazwiska i imiona osób, które piszą artykuły. Nie mówiąc już, że w naszej historii w ogóle, jeśli chodzi o gazety, były tak, są nazwiska, są pseudonimy, które właściwie bardziej obrazują ich autora i często bardziej ten pseudonim jest jemu przypisywany niż prawdziwe nazwisko i imię. Także proszę mieć to na uwadze. Wielu pisarzy naszych posługiwało się pseudonimami plus jakieś tam tego. To są wszystko pseudonimy. Chciałbym teraz jeszcze zauważyć jedną sprawę, że ja jakby nie odpowiadam za treść kuriera, znaczy nie jestem na niego nie recenzuję ten kurier, nie przeprowadzam w żaden sposób jego analizy przed drugiem. Po prostu chcę, żeby ten kurier miał trochę życia. I to jest wszystko. No, po prostu nie wpływam na treść kuriera. Cenzura, a była jeszcze taka ciotka Kowalska? Już teraz nie pisze ta ciotka Kowalska? Tak, proszę, ja jeszcze chciałbym zauważyć, że w poprzednim kurierze Raczyńskim, który się ukazywał przez poprzednią kadencję, różnych, prawda, podpisów typu RED było praktycznie 90%, prawda? Wszystkie artykuły były podpisane pseudonimem, skrótem RED. Wiadomo, to był inżynier kościowy, jeżeli redaktor to był, to miał swoje też imię i nazwisko. Jeden był RED, a drugi był RED. No to być może, że to skąd się wzięło. Dziękuję za cenną uwagę.